Gdzie jest skarb, tam jest serce Twoje. Tam, gdzie upatrujemy rzeczy wartościowe, tam będzie również nasze serce. Ważne, żeby nasze serce znajdowało się tam, gdzie jest Bóg. Witajcie, kochani, w następnym odcinku z serii dyscypliny życia duchowego. Dzisiaj będziemy mówić na temat prostoty. Prostota to nie jest prostactwo, to jest zupełnie coś innego. Prostactwo to jest bycie prymitywnym. Prostota oznacza, że poprzestajemy na tym, co daje nam Bóg. Nie komplikujemy swojego życia, nie ulepszamy go w nieskończoność, nie dodajemy następnych elementów, o które się potem musimy martwić, nie kupujemy następnych rzeczy które musimy potem bronić przed złodziejami, i które nam się psują i mamy jeszcze więcej kłopotu. Prostota oznacza, że upraszczam swoje życie w tym celu, aby te najważniejsze rzeczy duchowe mogły odgrywać w nim największą rolę. Prostota w życiu chrześcijanina oznacza, że decydujemy się poprzestawać na tym, co Pan Bóg nam daje. Nie na tym, co mamy, bo może się okazać, że nie wiem, żyjemy w skrajnej biedzie i to nie jest Bożą wolą dla nas, żebyśmy żyli w skrajnej biedzie. Bóg pragnie nam błogosławić i znajdujemy mnóstwo przykładów w Piśmie Świętym, gdzie jest mowa o tym, że Bóg pragnie, żeby nasze życie było obfite, żeby było tłuste. Bóg pragnie, aby nam niczego nie brakowało. Jednak nasze zrozumienie tego, co to znaczy niczego nie brakować, może się diametralnie różnić od tego, co Pan Bóg o tym myśli. Czyli w prostocie chodzi o to, że zdajemy się na Boga, na Jego łaskę, na Jego mądrość w tym, czym On będzie nas obdarzał. Oczywiście tutaj potrzebne jest zrozumienie tego, jak Bóg prowadzi, jaka jest Boża wola względem nas i umiejętność poddania się, umiejętność bycia pokornym, tak aby w swoim życiu samemu nie próbować dostarczać czy też upiększać tego życia tak, jak mi się wydaje, tylko w zdaniu się całkowicie na Bogu. Richard Foster w dyscyplinach życia duchowego koncentruje się na dwóch zagadnieniach, a mianowicie na prostym życiu, jeśli chodzi o materialną sferę, czyli nie zabieganie o bogactwo, a po drugie o bycie wolnym od trosk. Chrześcijańska prostota wypływa ze zrozumienia słów Jezusa Chrystusa, który powiedział: "Szukajcie najpierw królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane". Kiedy postawimy Boga na pierwszym miejscu i Boże sprawy to te wszystkie inne, i materialne, i duchowe, i nasze potrzeby emocjonalne, towarzyskie to wszystko inne zostanie nam dodane w takiej mierze, w jakiej Bóg uzna za stosowne, w takiej mierze, w jakiej będzie dla nas to dobre. Ludzie często zabiegają o różne rzeczy, czy też materialne, ale nie tylko. Również jakieś doznania, wyjeżdżając w podróże, uczestnicząc w różnych wydarzeniach, konferencjach, festiwalach, niekoniecznie z tego korzystając. Później wracają jeszcze mocniej obciążeni albo sfrustrowani, że nie prowadzą jakiegoś stylu życia, który by chcieli. I te pragnienia, które są wzbudzone w sztuczny sposób, które nie pochodzą wcale od Boga, doprowadzają do tego, że są nieszczęśliwi. W prostocie chodzi o to, że zdajemy się na Boga. Ufamy, że Bóg wie lepiej, że Bóg nas zaopatrzy, że Bóg ma wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, że nie musimy się martwić, dlatego że Bóg da nam to, czego potrzebujemy. Będziemy wtedy w stanie, tak jak apostoł Paweł, powiedzieć: Jestem w stanie. Być w luksusach i obfitować, jestem w stanie również biedę cierpieć, ponieważ mam Jezusa Chrystusa w swoim życiu i Bóg mi błogosławi. To duchowe błogosławieństwo oczywiście przekłada się potem na fizyczne w taki sposób, że to, co w duchu potem objawia się w naszej rzeczywistości wokół nas, ale na początku my wewnątrz musimy uprościć. Swoje życie, uprościć, czyli zdać się na Boga, odrzucić te wszystkie, wiecie, reklamy, te różne rzeczy, które nas tak nęcą, pociągają, ponieważ żyjemy w pewnym społeczeństwie, w pewnym układzie, które próbuje wywierać na nas presję, że powinniśmy coś mieć, albo jacyś tam być, albo gdzieś tam pojechać. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, nawet jeżeli nie mamy telewizora w domu, nawet jeżeli nie otwieramy zbyt często internetu, to i tak jesteśmy zanurzeni w kulturze, która wywołuje taki Nacisk na nas i wszyscy by chcieli, żebyśmy my gdzieś tam byli, w jakimś punkcie, żebyśmy my, jacyś tam byli. I ta presja jest mocno odczuwalna. Możemy uciec od tej presji właśnie, kiedy jesteśmy przy Bogu, kiedy zdajemy się, na Boże zaopatrzenie i na Bożą wizję na nasze życie. Bóg nie da nam zrobić krzywdy i Bóg wie dokładnie, co nam będzie potrzebne w danym momencie. Czasami pożądamy różnych rzeczy, niekoniecznie pieniędzy i nazywamy to ambicją, ale tak naprawdę jest to po prostu pożądanie. Jest to niewłaściwe pragnienie rzeczy, które nie są dla nas i które w ostatecznym rachunku nas unieszczęśliwią. Prostota to jest wycofanie. Swojego osobistego zaangażowania w to, jak będzie wyglądało moje życie, i pozwolenie, żeby Bóg je ukształtował. Czyli kiedy koncentrujemy się na Bożym Królestwie, tak jak powiedział Jezus, szukajcie najpierw na samym początku, na samym początku dnia, na samym początku swojego życia, na samym początku nowej kariery zawodowej, na samym początku swojego małżeństwa, na samym początku czegokolwiek się podejmiesz, szukaj najpierw Bożego Królestwa. To powinna być pierwsza rzecz, którą mamy na myśli. A te wszystkie pozostałe rzeczy, wysokość twojej pensji, tego, czy będziesz miał przyjaciół, czy nie będziesz miał, czy będziesz gdzieś wyjeżdżał, czy będziesz się dobrze ubierał, jakim samochodem będziesz jeździł, te wszystkie rzeczy to są rzeczy, które Pan Bóg ułoży w twoim życiu. On je doda, jest powiedziane, że On doda je w takiej mierze, w takim kształcie, w jakim uzna za stosowne. Jeżeli zabiegamy o różne rzeczy, Najpierw, czyli przed Bogiem, to oznacza, że jesteśmy niewolnikami tych rzeczy. To oznacza, że stawiamy inne rzeczy nad Bogiem. Czyli jest to rodzaj bałwuchwalstwa. Jest to nieodpowiednie ułożenie swojego serca. Jest to grzech, który oddziela nas od Boga. Wtedy nie możemy oczekiwać, że nasze życie właściwie się ułoży. W liście do Hebrajczyków czytamy: Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Wierzę, że te słowa mają zastosowanie głównie w sferze materialnej, że nie musimy mieć wcale więcej niż mamy, chyba że żyjemy w skrajnym ubóstwie. Ale w sferze duchowej również czasami nie doceniamy tego, co mamy. Nie czerpiemy przyjemności z tego, co już mamy, nie jesteśmy wdzięczni, nie dziękujemy Bogu i przez to też nie wysysamy tej radości, którą Pan Bóg już nam dał. I myślimy sobie, o, gdybym tylko mogła mieć innego męża, gdybym mogła mieszkać w innym miejscu, gdybym tylko mogła mieć to czy tamto, to wtedy byłabym szczęśliwa. I często udaje się nam osiągnąć coś więcej, i się okazuje, że wcale nie mamy więcej szczęścia i pragniemy jeszcze czegoś innego. I ten ciągły niepokój, który jest w nas, wewnątrz, świadczy właśnie o tym, żeśmy nie poddali swojego serca Bogu, że żeśmy nie uprościli swojego życia, że nasze wewnętrzne pragnienia są ciągle niespokojone. To znaczy, że nie rozumiemy, skąd płynie życie, skąd płynie radość, a radość płynie z polegania na Bogu. I pragnienie tylko tej jednej rzeczy, jednej rzeczy, którą jest obecność Boża, uproszczenie swoich pragnień do tego, żeby poznać Boga, żeby służyć Bogu, żeby rozumieć Boże królestwo. Sprawia, że nasze życie się upraszcza. Już nie pragniemy tak wielu rzeczy, pragniemy tylko jednej, która nas nie upośledza, która nas nie zmienia negatywnie, która nas nie ograbia z radości, wręcz przeciwnie, Bóg daje nam jeszcze więcej szczęścia. Sprawia, że nasze życie, te zewnętrzne, również się upraszcza. Nie mamy ochoty już jeździć w pewne miejsca, nie mamy ochoty pragnień takich mocnych, które nas rozrywają, nie mamy jakiejś zazdrości względem innych ludzi, ponieważ jesteśmy zaspokojeni, ponieważ żeśmy spotkali Chrystusa, ponieważ nasze życie zamyka się w Bożej obecności i jest spełnione. Gdzie jest skarb, tam jest serce Twoje. Tam, gdzie upatrujemy rzeczy wartościowe, tam będzie również nasze serce. Ważne, żeby nasze serce znajdowało się tam, gdzie jest Bóg. Jeżeli nasze serce będzie rozproszone pomiędzy wiele różnych rzeczy na tym świecie, to znaczy, że całe serce nie będzie należało do Boga. To znaczy, że nasze całe serce wcale nie będzie szczęśliwe. Bo szczęśliwi jesteśmy tylko wtedy, kiedy jesteśmy zanurzeni w Bożej obecności. Kiedy całe nasze serce, całe nasze serce jest w Bożym Królestwie. Kiedy szukamy Bożego Królestwa najpierw, to wynikiem tego jest spokój, wolność od niepokoju i Wyrazem tego, że rzeczywiście mamy pokój w sercu, jest to, że po pierwsze to, co mamy, przyjmujemy jako dar od Boga, czyli nie jest to nasze, nie czujemy, że myśmy to zarobili swoimi rękami, że myśmy to wywalczyli, tylko jest to dar od Boga, jesteśmy wdzięczni Bogu. Po drugie, rozumiemy również, że to, co mamy, jest pod Bożą opieką, czyli nie musimy się martwić o to, że ktoś nam to zabierze, ponieważ Bóg nad tym czuwa. I nawet jeżeli coś stracimy, to Bóg ma moc, żeby nam to oddać z powrotem albo dać jeszcze coś więcej. A po trzecie, rozumiemy również, że to, co mamy, jest po to, żeby służyć innym. Czyli nie trzymamy, nie gromadzimy, tylko pozwalamy, żeby to przepływało przez nas. Wszystko, co Bóg nam daje, czy też pieniądze, czy czas, czy pewne talenty, czy pewne możliwości, pewne dobra. To wszystko jest po to, żebyśmy mogli służyć innym, i wtedy nie mamy tej postawy takiego kurczowego trzymania się czegoś, bo wiemy, że właśnie przez to, że jesteśmy wdzięczni, że jesteśmy odprężeni, że wiemy, że wszystko od Boga pochodzi, uzdalnia nas do tego, żeby pomagać innym ludziom. I ten przepływ jest bardzo zdrowy. Na sam koniec, parę praktycznych rad, jak nasza prostota może wyrażać się w życiu. Tak jak już powiedziałam, najważniejsza jest prostota, która jest w naszym sercu, że. Nie pragniemy więcej, nie zazdrościmy, nie dążymy z całych sił, mamy pokój. Ale ten pokój wyraża się również w pewnych fizycznych aktach, że tak powiem, w pewnym stylu życia, który prowadzimy. Czyli przede wszystkim upraszczamy wszystko wokół nas. Mamy ubrania tylko te, które są nam potrzebne, a nie 35 par butów. Mamy samochód po to, żeby jeździł, a nie po to, żeby chwalić się nim przed sąsiadami. W naszym domu są niezbędne meble, a nie tysiące różnych szczegółów, które tego zbierają kurz i mają zrobić znowu wrażenie na innych ludziach, a wcale nie są nam potrzebne, które zajmują miejsce. A co więcej, kupując je. Napędzamy pewien biznes, pewien, pewną gospodarkę, która również funkcjonuje nie na Bożych zasadach. Często te rzeczy są produkowane w fabrykach, gdzie ludzie pracują za długo, czy też pracują małe dzieci. I nie zastanawiając się nad tym, przykładamy rękę do niesprawiedliwości, która dzieje się na tym świecie. Po drugie, ważne, żeby zdać sobie sprawę z tego, od czego jesteśmy uzależnieni co wywołuje w nas jakiś nawyk, że musimy po to sięgnąć i dobrze jest się tego pozbyć. Czy to są pewne pokarmy, czy też pewne napoje, czy też pewne nawyki, media, pewne rzeczy bez których nie możemy żyć? Warto przyrzeć się temu, czy nasze życie nie jest zabałaganione właśnie przez te rzeczy, które nieustannie wymagają naszej uwagi i reakcji. Dobrze wyrobić sobie w sobie również nawyk rozdawania, czyli przeczytam jakąś książkę, fajnie ją dać komuś, komu się przyda. Może jakieś ubrania, których już nie chodzę, dobrze jest oddać innym ludziom. Może są pewne rzeczy, które mógłbyś oddać innym, służyłyby nie tylko tobie. Mów prostym językiem, używaj prostych sformułowań, mów o co Ci chodzi, a nie jaj w bawełnę, Nie próbuj innym ludziom jakoś schlebiać swoimi słowami, czy przedstawiać sprawy w bardziej skomplikowany sposób, tylko po to, żeby wywrzeć wrażenie. Mów po prostu. To, co myślisz w autentyczny sposób, w prosty sposób, prostymi słowami. To jest również jeden z elementów życia w prostocie. Następnym sposobem, żeby żyć w prostocie, jest również korzystanie z rzeczy, które nie należą do mnie: z publicznych środków transportu. Z publicznych bibliotek, z rzeczy, które mogę pożyczyć od innych ludzi, czyli niekoniecznie muszę coś posiadać, żeby z tego korzystać. Jest to piękny sposób na pozbycie się tej żądzy posiadania, ale również na wytworzenie zdrowych relacji międzyludzkich. Prostota polega również na tym, że spędzamy czas w przyrodzie, słuchając ptaków, patrząc na małe robaczki, chodząc piechotą, a nie ciągle jeżdżąc samochodem, ucząc się tej prostoty od przyrody wokół nas. Prostota oznacza również to, że nie zbieramy różnych rzeczy, nie gromadzimy ich gdzieś tam na strychu czy w piwnicy, tylko regularnie się ich pozbywamy. Dobrze jest przeglądać swoją szafę i cały czas pod kątem takim, czy rzeczywiście tych rzeczy potrzebuje. Być może przydadzą się komuś innemu. Uprość swoją garderobę, swoją szafę, swój dom. To wszystko, czego nie potrzebujesz, dobrze jest oddać komuś innemu. I na sam koniec podkreślę jeszcze wagę tego, byśmy zwracali uwagę, czy to, co kupuję, czy to, gdzie jeżdżę, to, co konsumuję, na co wydaje pieniądze, nie służy wykorzystywaniu innych ludzi, nie wytwarza jakiegoś rodzaju ucisku czy niesprawiedliwości na świecie. Zwracaj uwagę na to, skąd pochodzą banany, które kupujesz, czy też ubrania, gdzie one były wyprodukowane. Kto je szył. Znamy pojęcie sprawiedliwego handlu i warto jest zwracać uwagę, czy produkty, które kupuje, mają gwarancję tego, że właśnie były produkowane w sprawiedliwy sposób. Często nasze bogactwo, nasz luksus, czy nasze różne udogodnienia, które mamy, powodują to, że inni ludzie muszą cierpieć i pracować w okropnych warunkach, czy też nawet umierając. Tak więc podsumowując prostotę, każdy z nas oczywiście ma swoje sumienie i rozumie, gdzie Duch Święty w danym momencie, teraz, kiedy chociażby do Was mówię, wskazuje Ci, że powinieneś uprościć swoje życie. Jestem bardzo ciekawa, czy zrobisz jakieś rewolucje i porządki w swoim życiu. Proszę, napisz w komentarzu. A ja dziękuję Ci za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam cię na, do następnej z tej serii i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się. Pa, pa, pa.